wraz z Fundacją to były 3 miesiące bardzo ciężkiej pracy, które dzisiaj podsumowaliśmy. Od 1 marca do dzisiaj zbieraliśmy każdą kwotę pieniędzy. Dzisiaj w postaci złotówek układaliśmy ją na promenadzie. Biliśmy tym samym, podjęliśmy próbę pobicia rekordu Guinnessa. I jednocześnie odbywały się atrakcje dodatkowe dla mieszkańców. Był turniej pokoleń, w którym występowało 7 drużyn z powiatu Zatoskiego i gminy Łobrzenica. Teraz trwa koncert finałowy zespołu Kontrakt. Były atrakcje dodatkowe w postaci zabaw dla dzieci, gier. Przez cały czas trwał jarmark kilometrów dobra, na którym można było zjeść, wypić i tak dalej, coś kupić. Generalnie była to wielka feta na zakończenie bardzo trudnej, ciężkiej pracy. A zbieraliśmy pieniądze na założenie w Złotowie sekcji Race Running. Tego jeszcze nie ma, my będziemy pierwsi w Polsce. 2 rowery już mamy, kolejne dokupimy po zakończeniu akcji. Chcemy być w Polsce pierwszym miastem, które bardzo mocno zwraca uwagę na niepełnosprawność. I ta dyscyplina, race running, dzięki tym urządzeniom, tym rowerom, która się tu może pojawić, no zobaczymy, co będzie dalej, bo to może rozsławiać nasze miasto. Oprócz tego powstanie wypożyczalnia rowerów miejskich, rowerów nietypowych, tak? Także będzie okazja wypożyczyć czy złoty rower, czy rower tandem, czy trójkołowiec, czy do przewozu dzieci, bo taki mamy w założeniach. No, czy wreszcie będziemy obserwować, jak będzie się rozwijała ta dyscyplina race running dla niepełnosprawnych. Sukces myślę, że można odnaleźć w tym, że był konkretny, dobrze sprecyzowany cel i ogromne zaangażowanie osób, organizatorów, którzy się tym zajęli. W tym roku uczestniczymy w akcji pierwszy raz i wsparliśmy poprzez zakup takiego roweru. Wspaniała akcja, wspaniała atmosfera. Jesteśmy tutaj, tak jak powiedziałem na początku, pierwszy raz. Mam nadzieję, że nie ostatni. Udaje nam się robić dużo dobrego i myślę, że to, że się takim szerokim echem to odbiło, że tak wiele instytucji się przyłączyło, to jest dla nas też taki wyraz poparcia i bardzo za to dziękujemy. Zbieraliśmy aktualnie, mamy 133 tysiące, czyli po prostu 2 razy tyle niż planowaliśmy i to jest jakiś kosmos. Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom.